bank jest na tyle silny, na ile ma silną bazę kapitałów własnych, czyli tego, co posiada, co amortyzuje straty i na ile ma dostęp do ratunkowych pieniędzy. To są dwie istotne rzeczy, jeżeli chodzi o banki. Podkarpacki Bank Spółdzielczy upadł, dlatego że ze względu na straty, które się ciągnęły latami, on zjadł tą swoją bazę kapitałową, a druga rzecz, nie należał do IPS-u żadnego. IPS, mamy w Polsce dwie główne grupy banków, to są zrzeszenia banków spółdzielczych, a IPS to jest system wzajemnego wspierania się płynnościowego tychże banków. Czyli jak jeden bank ma problemy, to inny mu tam automatycznie pomagają. Podkarpacki nie należał do żadnego IPS-u. I jakby te dwie rzeczy spowodowały, że ten bank po prostu upadł, a samorządy podkarpackie utraciły 80 milionów złotych. I wszyscy się zajęli COVID-em. Pamiętacie być może jeszcze Państwo za dwa miesiące temu, co tam pisały gazety, co te biedne samorządy tam chodziły do premiera po pomoc. Teraz nikt nimi się nie zajmie, no bo co to jest 80 milionów, jak gospodarka się właśnie rozlatuje, tak? Co chcę powiedzieć? Państwo, które macie istotne pieniądze w bankach spółdzielczych dzisiaj, bo prowadzą te banki spółdzielcze rachunki, weźcie pod uwagę możliwość podobnej historii w Podkarpackim. Dlaczego? Bo jeżeli są teraz straty na kredytach, które banki odnotowują, a będą, a w bankach spółdzielczych tak samo będą, nie wiem, czy jeszcze nie gorsze, dlatego że często bank spółdzielczy, działając lokalnie, ma trochę luźniejsze wymogi, jeżeli chodzi o jakość kredytobiorcy, tak? I druga rzecz, banki spółdzielcze nie mają takiej dużej bazy kapitałowej jak banki typu PKO BP czy ING, Bank Śląski, tego typu wielkie banki krajowe. Nie mają takiej poduchy wielkiej, żeby amortyzować te straty. I mam wewnętrzne przekonanie, że co najmniej kilkanaście upadłości banków spółdzielczych zobaczymy w przeciągu 12 kolejnych miesięcy. I teraz proszę, nie wiem jak, ja nie analizuję jakby finansów banków spółdzielczych. Co najmniej powinniście się Państwo upewnić w swoim, jak macie banku spółdzielczym i wziąć od tego banku współczynnik kapitałowy na koniec 2019 roku, jaki mają, powinien być na poziomie kilkunastu procent, czyli 15-17 na przykład. Minimum to jest 12 zgodnie z ustawami. To jest pierwsza rzecz. A druga informacja, czy należy do IPS-u i którego. To jest bardzo istotne. Jest jeszcze jeden element, dla którego banki spółdzielcze niestety tracą. Ja to ubolewam, dlatego że w ostatnie dwa lata pracowaliśmy na rynku obligacji komunalnych, żeby banki spółdzielcze miały dostęp do ofert samorządów, żeby mogły kupować państwa obligacje. I teraz w tej sytuacji niestety, z trochę bolącym sercem, ale muszę Państwu powiedzieć, że weźcie pod uwagę podwyższone ryzyko związane z bankami spółdzielczymi, jeżeli tam trzymacie pieniądze. Jeżeli macie dług w banku spółdzielczym, to super. Dla Państwa nic się nie zmieni. Nawet jeżeli bank zbankrutuje, to Wasze zobowiązanie zostaje dokładnie takie samo. Ono też nie zniknie niestety. Tego nie mogę Państwu obiecać, bo to się dzieje w procedurze tak zwanej resolution, że nowy bank przejmuje wszystkie zobowiązania tego upadłego banku, więc Wy będziecie spłacać po prostu na inny numer rachunku być może, ale na takich samych warunkach. Nikt nie może Wam podwyższyć oprocentowania i zmienić tych warunków jednostronnie. Natomiast depozyty, jeżeli tam macie, to nie są chronione w ogóle. Wiecie Państwo, że nawet nie ma tej ochrony 100 tysięcy euro dla instytucji, czyli dla samorządów też. I może być tak, że jak w Podkarpackim 40% prawie depozytów i pieniędzy, które banki, samorządy tam trzymały, po prostu poszło na spłatę zobowiązań banku i bezpowrotnie zniknęło z punktu widzenia danego samorządu. I jeszcze właśnie tą trzecią rzecz a propos banku spółdzielczego chciałem powiedzieć, która jest niestety niekorzystna. Gdyby miał problem PKO BP, gdyby miał problem, nie wiem, PKO SA, inny wielki bank w Polsce, to ten problem spowodowałby, że państwo za wszelką cenę by ten bank wsparło. Dlatego, że upadłość któregokolwiek z tych banków, które wymieniłem, pociągnęłaby za sobą upadłości praktycznie wszystkich banków w Polsce. Tak ten system jest zbudowany. To jest totalne domino. Natomiast w przypadku banków spółdzielczych tak nie jest. Czyli jeżeli upadnie nawet średniej wielkości, drodzy Państwo, Podkarpacki Bank Spółdzielczy to był drugi największy bank w Polsce spółdzielczy. I on upadł i co? I nic. Tam 40 samorządów porobiło PR, że są skrzywdzeni i tak dalej, gazety popisały i nic, tak? Po prostu pies z kulawą nogą to jakby tym się nie przejął.
Natomiast gdyby to był inny bank krajowy, absolutnie rząd by uratował ten bank. Banków spółdzielczych ratować nie będą. Po prostu to jest brutalna prawda. Ale to jest trochę wątek poboczny. Bardzo Państwu namawiam zwrócić uwagę na to. Jeżeli macie na przykład taką obawę, że no, macie ten bank wybrany w zamówieniu publicznym i tak nie można tak sobie odejść, zgoda, otwórzcie sobie rachunek depozytowy w którymkolwiek dużym banku, który znacie, depozytowy. Na to nie musicie mieć zamówienia publicznego. I nieważne, jaki poziom lokaty Państwu daje. To jest w ogóle pomijalne w tych rozważaniach. Ale tam przelejcie pieniądze po prostu, których na bieżąco nie używacie. Bo jakby załóżcie na bieżąco, że to, co leży na rachunku w waszym banku spółdzielczym, każdego dnia możecie stracić. Nikt wam wcześniej nie powie, że ten bank będzie upadł. Nikt państwa nie ostrzeże. Właśnie tak to jest zbudowane, żeby ludzie nie wycofywali wcześniej pieniędzy, no bo to wtedy bank już na pewno upadnie. Więc nikt państwu nie powie. Dopiero pismo dostaniecie, tak jak dostały samorządy z Podkarpacia, że drodzy państwo, od dzisiaj nie możecie ruszać swoich pieniędzy, bo ich nie ma.